Byłem totalnie spukany. I tak się zastanawiam, jak można być spukanym, jak się pracuje 10 lat w Niemczech. To co się działo? Jakby z czego to wynikało, że tak... Z głodu. Tak, z głodu pieniędzy, tak. Nie potrafiłem zarządzać finansami, nawet tym, co miałem, tak? A reszta rodziny mówiła, zamkną cię. To jest nielegalne, nie, tak? Kombinuj. Nie wiem, co ty wymyśliłeś, ale zamkną cię. Byłem u pana komornika, mówię, powiedzcie mi coś więcej na ten temat. Pan komornik powiedział, masz tu numer telefonu, tam już wszyscy byli, nikt się nie dogadał. To nie ma tematu tabu. Tu każdy mówi, ile zarabia, tu się nic nie ukrywa. A odnośnie tych czarnych blank, to wiele osób o to pytało. Ja tak za bardzo nigdy nie powiedziałem o tym. Świat się nie kończy na oszczędnościach typu 50 tysięcy czy 100, tak? Można więcej. Tak. Pożyczyłem po prostu w rodzinie, nie mówiąc w ogóle na co to jest, bo nikt nie wiedział, co ja kombinuję. Przekroczyłeś znacznie ponad 500 000 zysku. I za 6 lat wolność. Taka na moim poziomie, jaką sobie tam ustaliłem. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Piotrowski. Piąteczka. Cześć. Cześć. Mateusz jest fliperem i zaprosiłem Mateusza, bo wiele osób pyta mnie, czy da się robić flipy w małym mieście, czy w malutkiej miejscowości. I Mateusz właśnie jest fliperem, który właśnie robi w małej miejscowości, robi flipy w Jaśle, 30 tysięcy mieszkańców i okolice. Można powiedzieć, to jest taka mała miejscowość na Podkarpaciu. Być może niektórzy nie wiedzą, gdzie jest Jasło. Połowa, tak? Z mieszkańców jest w ogóle za granicami. Tak, tak, połowa mieszkańców Jasła jest za granicą, tak? Mieszka, więc w każdym razie to jest mała miejscowość, takich miejscowości jest mnóstwo i Mateusz od 2 lat robi flipy i zrobił już 16 flipów i powiedział mi, że w tym mamy dzisiaj koniec października, powiedział mi, że chciałby zamknąć ten rok 20 flipami, także chciałem o tym porozmawiać, bo ja pamiętam, jak zaczynałem szkolenia, to zawsze mówiłem, że minimum to jest 100 tysięcy, ponieważ ja się dalej nie wychylałem, bo mieszkam w Lublinie, to jest miasto wojewódzkie, ponad 300 tysięcy mieszkańców, więc jakby nie miałem takiej potrzeby. Ale ty nie miałeś innej opcji, tak naprawdę. No i więc chciałem trochę o tym porozmawiać w ogóle, bo wiem, że zanim zacząłeś flipy, to byłeś ogrodnikiem, robiłeś ogrody za granicą, tak. I byłeś kierowcą, tak? Tak, zawodowym kierowcą. Tak, zawodowym kierowcą i mieszkałeś w Niemczech, tak? Czyli tak. Powiedz mi, a ile miałeś lat, jak wyjechałeś do Niemiec? 18, ledwo skończone. Dokładnie to było tak, że mieliśmy szkoły średniej 3 rok, w połowie roku już wyjechałem. No jeszcze na dowodzie tymczasowym. A skończyłeś do szkoły? Tak. Zaocznie jakoś. Tak. Okej, okay, czyli co, pojechałeś do Niemiec i ile tam siedziałeś? No, miałem wyjechać na 7 tygodni, to miało być tak, wyjechałem w kwietniu, w marcu, w kwietniu jakoś. Mhm. Miało być to wyjazd na 7 tygodni, zrobiło się z tego 10 lat. Okej, okay, no to co się działeś? Jakby z czego to wynikało, że tak... Z głodu. Tak, z głodu pieniędzy, tak. Nie było w Polsce alternatywy do tego, żeby móc zarobić tyle, ile wtedy mogłem tam. Mówię, dobra, na razie zostańmy tam, zobaczymy, co będzie, no i... No 10 lat temu było inaczej w Polsce, tak? Jakby było ciężej znacznie. Tak. Co się skłoniło jakby do tego, żeby pomyśleć o czymś innym, o może o czymś swoim, czy o nieruchomościach, czy w ogóle o biznesie? Przez jakiś czas coś mnie gniotło na tym etacie. Mhm. Wiedziałem, że to nie jest być może do końca to, co chcę robić. Chciałbym już wtedy wrócić do Polski. Chciałem wrócić i szukałem alternatywy dla siebie. Nie wiedziałem do końca, co z tym zrobić i umówiłem się z szefem na rozmowę o podwyżkę. Mhm. I po prostu nie udało się je dostać. Wyglądało to w taki sposób, że dzień dobry, czy ma pan chwilę? Mam, ale ani centa więcej, tak? I to było tak, że... I zobaczyłeś napięcie, tak? Tak, w tym progu, w tych drzwiach dotknąłem sufitu. Wiedziałem, że cokolwiek bym nie woził na tej ciężarówce, czy by to było złoto, czy cokolwiek innego, nie zarobię więcej. Mhm. I to mi wtedy dało do myślenia. I to mnie skłoniło, tak? To był taki moment, że no, więcej na tym nie zarobię i to mnie cisnęło, tak? To było takie... taka motywacja, że trzeba coś zrobić, coś znaleźć, tak? Coś nowego, coś innego. Żeby wrócić jeszcze do Polski, no to też wiadomo, jakie jest przekonanie wielu osób mieszkających za granicami, że jak wrócę do Polski, będzie mi gorzej niż tu. Ja się na to nie godziłem, chciałem, żeby było lepiej. Mhm. I to też było takie iście pod prąd, nie? Okej, okay, ale było ci dobrze w tych Niemczech, bo wiem, znam ludzi, którzy mieszkają wiele lat i jedni bardzo dużo sobie zarobili, oszczędzili i kupili mieszkanie, a drudzy żyją z dnia na dzień. Jak było u ciebie? U mnie było tak, że w wieku 19 lat, jak po pierwszym wyjeździe, pierwszy rok, tata mówił, co będziesz robił, jakie masz plany, może byś dom wybudował. Ja mówię, spoko, mieliśmy działkę, wybudowaliśmy dom. Ja w wieku 19 lat zacząłem budować dom. Mhm. Nie swoimi tylko siłami, tylko tam pomagała mi rodzina i tak dalej. Natomiast przez ten okres wybudowaliśmy dom. Mhm. Także okay. Nie zmarnowaliśmy tego. Tak? To, okay. Było to, co żeśmy zarabiali, to szło wszystko w budowę własnego domu i tak dalej. Także to był jeszcze dobry czas na budowę po innych stawkach niż dziś, także
Tak, in tak. plus, tak? A powiedz mi, a mówiłeś mi też przed nagraniem, że jak przyjechałeś do mnie na szkolenie, to byłeś spukany. Tak, byłem totalnie spukany. I tak się zastanawiam, jak można być spukanym, jak się pracuje 10 lat w Niemczech i jak to jest możliwe? Jak to mogło być? Było to w taki sposób bardzo prosty, tak, że nie potrafiłem zarządzać finansami, nawet tym, co miałem, tak, zarabiając 8 czy 10 tysięcy na miesiąc, po prostu nie miałem żadnej poduszki, to, co gdzieś tam udało się uzbierać, to od razu ładowaliśmy w dom, w kolejny jakiś etap, niewiedza finansowa, tak, nieumiejętność po prostu, tak, brak wiedzy finansowej, nie wiedziałem, że powinienem mieć coś uskładane, żeby na przykład pół roku przeżyć czy coś. Tego nie było, tak? No taka nieświadomość. No to, tak? No to z czego robiłeś te pierwsze flipy, jak pierwsze transakcje? Bo już masz na koncie 16 flipów i jak za co kupiłeś pierwsze mieszkanie? Pożyczyłem pieniądze w rodzinie, tak? Na 0%. Okej. Miałem swoje jeszcze, zostało mi 30 tysięcy swoich wszystkich środków. Jakie miałem, mieszkanie kosztowało 130 wtedy, pożyczyłem po prostu w rodzinie, nie mówiąc w ogóle na co to jest, bo nikt nie wiedział, co ja kombinuję, wszyscy wiedzieli, że wróciłem do Polski i coś kombinuję, natomiast nikt nie wiedział dokładnie, co ja też nie chciałem, dopóki nie podpiszę pierwszego aktu, nie chciałem nikomu nic mówić, co to będzie, bo wiedziałem, co powiedzą na to, tak? I pożyczyłem, natomiast nie mówiłem im na co, mówili, dobra, masz tę kasę, podpisałem akt notarialny, powiedziałem dopiero, co się stało, także kupiłem pierwsze mieszkanie. A mówiliśmy też kiedyś, że miałeś taką wymarzoną bemkę, na którą zbierałeś kupę czasu i musiałeś ją sprzedać, żeby kupić to mieszkanie. Tak. Nie szkoda ci było? Szkoda mi co było, to była za bemka? To była w wieku 23 lat, kupiłem bemkę 535 F10, tak, to była BMW piątka, wtedy chyba 3-letnia czy coś, diesel, no był to taki samochód moich marzeń, tak, kolor taki, jaki chciałem, wyposażenie takie, jakie chciałem, wnętrze, silnik, wszystko, napęd i położyłem to na wadze, wiedziałem, że muszę się tego pozbyć, że potraktowałem to jako dźwignia do tego, żeby wejść w ogóle we flipy, bo brakowało nam tam kilku rzeczy w domu, wracając z Niemczech, sprzedaliśmy ten samochód jeszcze w Niemczech, zainwestowaliśmy część kwoty, która była z tego samochodu w wykończenie domu, tak? Wykończyliśmy ten dom, coś tam zostało dokładnie 30 tysięcy i to wrzuciłem ostatni grosz w pierwsze mieszkanie, tak? Także było, wiesz, na zakupy, na zakładkę. Chodziło się do mamy, tak? Pożyć 200 zł, bo jadę do Biedronki. Tak było. A powiedz mi, a rodzina, nie, jak mu powiedziałeś, że co będziesz robił, to nie bała się, jakby, nie wiem, co ona mówiła na ten temat, na temat tych flipów, czy to jest realne, że taki chłopak jak ty, który wcześniej tylko jeździł ciężarówką, będzie robił teraz handel nieruchomościami? Różnie. Żona powiedziała, let's go, tak? Jak nie ty, to nikt tego nie zrobi. Tato też mi powiedział, jak nie ty, to nikt, a reszta rodziny mówiła, zamknął cię. To jest nielegalne, nie tak? Kombinuj. Nie wiem, co ty wymyśliłeś, ale zamknął cię, tak? Tak to wyglądało. Dlatego też przez jakiś okres później po rozpoczęciu w ogóle nic nie mówiłem. Co się dzieje, jak się dzieje, co kupuję, co sprzedaję, co robimy. Przez jakiś czas było to wygaszony temat. Nikt nic nie wiedział, co się dzieje, tak? I też się śmiali, można powiedzieć, gdzieś tam osoby może nie najbliższego otoczenia, natomiast jak mnie widzieli, że jadę gdzieś w garniturze znowu na szkolenie tak zwane, tak? Dziś już się nie śmieją, tak? Dziś to wygląda zupełnie inaczej, nawet zmieniło się o 180 stopni, też sami się nauczyli kilku rzeczy ode mnie, że świat się nie kończy na oszczędnościach typu 50 tysięcy czy 100, tak? Można więcej. Tak, bo ty nie, że jakby robisz lipy w Jaśle, gdzieś w małej miejscowości, ale jeszcze mieszkasz za Jasłem 20 km, tak? Tak, ja mieszkam na wsi, tak, 20 km od Jasła, także mamy, jest to i dobre i złe. Złe dlatego, że do wszystkiego musimy dojeżdżać i to nie mało, zajmuje to sporo czasu, natomiast to jest mój kawałek ziemi. Tak, ja stamtąd wyjeżdżam, to mi się tęskni i mógłbym się pewnie przeprowadzić, stać mnie mentalnie na to, żeby to zrobić, natomiast nie chcę. Tam jest dobrze. Business Rider. Jak to się stanęło, jak to w tym memie, że jakby zobaczyłeś, trafiłeś na mnie, tak? Jakby ktoś coś o mnie powiedział, czy jak to nie. było w ogóle? Nie, wiesz co, to było w taki sposób, że po tej rozmowie o podwyżkę nieudanej jeździłem, przerzuciłem się na zmianę nocną, jeździłem na nocki i oglądałem różne filmiki, widziałem to Porsche twoje jeszcze na czarnych blachach i te czarne blachy mnie zaintrygowały. Oglądałem te filmiki przez jakiś tam czas, natomiast nigdy tak oglądając nie wsłuchiwałem się w to, co się tam mówi, tak? Kiedyś wróciłem do tego i faktycznie pomyślałem, może to, co to jest dokładnie i widziałem rozmowę Piotrka z moich okolic, który tutaj był,
I mówię, dobra, on miał podobną sytuację, też z zagranicy, z Austrii wrócił, którego pozdrawiam. Mówię, skoro on w moich okolicach gdzieś sobie tam poradził, ja też poradzę. Tak, to była taka inspiracja, mówię, dobra, robimy to. Zrobiłem taki pierwszy krok, że zadzwoniłem do twojego zespołu. Dostałem szkolenie online, wykupiłem to szkolenie najpierw online, to było jakoś w kwietniu czy coś. Bo to był COVID chyba, tak? Tak, to był COVID już. Że nie było wtedy szkoleń normalnych, czy...? Nie, to nie było wtedy szkoleń normalnych, to był COVID, właśnie początek COVID-u, gdzie ja na przykład miałem niewiele pracy jeżdżąc ciężarówką, dlatego że było bardzo małe natężenie ruchu, miałem dużo czasu, żeby oglądać to szkolenie i tak dalej. Zrobiłem to, w ogóle na szkolenie pożyczyliśmy... Nie było nas stać na to szkolenie, pożyczyliśmy pieniądze w ogóle na to szkolenie, pozdrawiam szwagra. I zrobiłem to szkolenie najpierw online, później przejechałem na stacjonarne. Stąd to się wzięło, z YouTube'a. Okej. Okay. A odnośnie tych czarnych blach, to wiele osób o to pytało, ja tak za bardzo nigdy nie powiedziałem o tym. Ale to był totalnie nielegal, słuchajcie. Zamówiłem sobie w tłoczni czarne blachy, wsadziłem sobie i na nielegalu przez rok czasu bite jeździłem, aż w końcu mnie zatrzymali i się skończyło. Tak, dostałem mandat, jeden punkt kary, tam paręset złotych, zapłaciłem kartą, ale już powiedziałem, dobra, to już. Ja to robiłem po prostu tak, bo mi pasowało tak dla fanu, dla czarnego samochodu, ale też nie ma co kusić losu po prostu i wiem, że ktoś mówił, że się jakieś przepisy zmieniły, gdzie kara za to stała się większa. Ja tego nie sprawdzałem, ale już po prostu później sobie zrobiłem takie blachy indywidualne. Później to Porsche skasowałem już i już nie mam. Więc te blachy poszły razem z tym samochodem. Także no ja to takie rozwiązanie tajemnicy. Bo wiele osób pytało, jak to zrobić, żeby móc legalnie tym jeździć. Tak? I no niestety można jeździć, ale nielegalnie. I co ciekawe, ja rok czasu przejeżdżałem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i nikt mnie nie zatrzymał nigdy, a pod moim samym biurem, pod moim budynkiem akurat mnie zatrzymali. Zdarzyło kiedyś, tak? Się. Business Rider. A powiedz mi, bo jak myślałeś, poznałeś jakby, to nie bałeś się, że to jest jakieś, nie wiem, że to jest jakaś lipa, że to jest jakieś oszustwo, jakby jakie miałeś obawy przed tym, jakby zanim wejdziesz w tą branżę, albo nie bałeś się, że przypadkiem nie wiem, że to się nie da tak zarabiać pieniędzy, tak jak ja mówię. Tak, jakie miałeś obawy, zanim w to wszedłeś? Wiesz co, jest taka grupa osób, którym jest czym gorzej, tym lepiej, tak? Ja byłem zupełnie pod ścianą postawiony, bo plan był zupełnie inny. Wejście we flipy miało zupełnie inaczej wyglądać. Czyli jak? My czekaliśmy z żoną na urodziny dziecka i wtedy mieliśmy się przeprowadzić do Polski. Mieliśmy ten samochód, w ogóle to miało zostać jako zabezpieczenie, tak? Później się nam finansowo okazało, że musimy się go po prostu pozbyć. Mieliśmy drugi samochód, który wzięliśmy do Polski i miał być na razie na przetrwanie, który się zepsuł zupełnie. I tak dalej. Wszystko się posypało i nie było odwrotu, tak? Ja już nie myślałem na ten temat, że to się nie uda, tylko po prostu to musiało wyjść, tak? I mi się wydaje, że jestem jedną z tych osób, którym czym gorzej, tym lepiej, tak? Okej, to jakby stres i transformacja motywuje cię do działania, tak? Ale zanim w ogóle jakby pomyślałeś, że flipy to są flipy, to nie miałeś jakichś takich przekonań? Bo ja pamiętam, ja miałem takie przekonania, że to trzeba mieć dużo pieniędzy, że to trzeba mieć znajomości, że to trzeba mieć wiedzę i koneksje i tak dalej, tak? Wiesz co, ja wierzę ludziom poniekąd i ja widziałem, że jak byłem na szkoleniu stacjonarnym u ciebie, ja widziałem, że to nie jest żadna lipa, że tam są osoby, które przyjechały się na przykład doszkolić, bo już robią flipy i tak dalej, że to faktycznie, że to działa i po prostu tylko zrób to jeden do jednego, nie wychylaj się, zrób to, co jest na szkoleniu, zastosuj ten model i tyle. Jedyna taka rzecz, przed którą miałem strach, to, że ty mówiłeś nawet nie, że 100 tysięcy, tylko później mówiłeś, że jeżeli jest poniżej 50 tysięcy, to zastanowiłbym się, czy w ogóle jest sens robić flipy. Ja mówię, dobra, ja mam połowę z tego. Jeżeli nikt tego nie zrobi w takim mieście małym, to ja to zrobię, tak? Tak, bo wiesz co, bo też nie każde miasto, które ma 20 tysięcy, jest sobie równe, tak? Bo są miasta, które się wyludniają i tam się nic nie dzieje, ludzie uciekają, a są miasta, które tak naprawdę tętnią życiem, są jakieś, jest przemysł. Miasto się wyludnia. Tak, są jakieś fabryki, ale też po prostu mieszkania, mimo tego, że na innym pułapie cenowym całkowicie, one też rotują, bo ludzie też się przeprowadzają, ludzie też sprzedają mieszkania, ludzie też kupują mieszkania, tak? I oczywiście na innych poziomach niż w dużych miastach. Ale tak naprawdę ty pewnie zarabiasz na tym podobnie, co niektórzy w dużym mieście, tak? Więc jakby może przejdźmy do zysków. Tak. Jaki był taki minimalny zysk, który miałeś na flipie? Minimalny zysk to było 23 tysiące. Natomiast to kupiłem... Przy jakim kapitale? Przy jakim kapitale? Przy 100 tysiącach. Wiesz co, to było tak, że byłem w trakcie innego flipa, zarezerwowałem mieszkanie, wziąłem zadatek w wysokości chyba 100 tysięcy.
Kupiłem za te pieniądze inne mieszkanie i zanim tego flipa zrobiłem, to mi się sprzedało, czyli zrobiłem dwa w jednym. Okay. Powiększyłem sobie zysk po prostu międzyczasem. Tak? Super, super. Tak, trwało to miesiąc. Tak w międzyczasie. Tak, w międzyczasie, a dokładnie. A taki największy zysk, który zrobiłeś? Największy zysk był to najtrudniejszy flip w tym roku. Kupione mieszkanie było w połowie kwietnia, sprzedane w połowie czerwca. Od aktu do aktu równe 2 miesiące 100 tysięcy po opodatkowaniu. I ile zainwestowałeś? Ile tam położyłeś kasy? Zakup był za 192 tysiące, sprzedaż za 374. I tam remont robiłeś pełny, tak? Tak, tam był tak totalny granat, tam było wszystko włącznie z oknami i tak dalej. I z czego wynika, że tak dużo można było na tym zarobić? To było mieszkanie zadłużone, kupiłem go dzień przed licytacją, tak? Czyli w tym modelu, który jest u mnie tak, na warsztatach, tak? Tak, tak, dokładnie tak. To było trochę tak... W ostatnim czasie po naszym wyjeździe tu po kampie dowiedziałem się, że mogłem to zrobić lepiej siebie zabezpieczyć, natomiast nie miałem wtedy aż tak wiedzy, natomiast zrobiłem to. I nie było wcale takie straszne. Nie było takie straszne, co ciekawe, na przykład mieliśmy taką rozmowę po sprzedaży tego mieszkania we współdzielni w Stalowej Woli. Dowiedziałem się, że jest tam pan, który się zajmuje od wielu, wielu lat takimi tematami. On się tego nie podjął, bo się tego bał. My weszliśmy, wiedzieliśmy, co mamy zrobić i zrobiliśmy to, tak? Także nie wolno się absolutnie niczego bać. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to rób to, co ci powiedzieli. Nie wychylaj się na boki i a co to była za osoba? Co to była za sytuacja? Jakbyś mógł tam powiedzieć, by... Co to była za sytuacja? Pan dostał w spadku mieszkanie, przez 5 lat po prostu nie płacił niczego, tak? Chyba tylko prąd, bo mu nie odcięli tego prądu, natomiast wszystko inne było zadłużone i nachodzili pana, różni tam panowie... Mieszkał tam, tak? Mieszkał tam, nachodzili różni ludzie go i on mówi, że on w sumie to już ma dość tego, bo oni nie chcą mu wyjść w ogóle z mieszkania, to jestem kolejną osobą i tak dalej. Ja mówię, zróbmy to inaczej. Wyjdź przed blok, porozmawiajmy. Będziesz chciał, to będziemy gadać, nie to ja pojadę sobie w swoją stronę, ty sobie wrócisz do mieszkania i tyle. No i było to troszkę inne podejście niż wszystkich osób, takie próbowanie wyrwania tego mieszkania od niego. Też nie przedstawił mu nigdy argumentów, co mu grozi, jeżeli będzie to zlicytowane i tak dalej. Ja mu zapłaciłem. Nie pokazał mu całego planu i jakby perspektywy, tak? Dokładnie, ja mu zapłaciłem 12-14 tysięcy więcej niż miało być na licytacji, tak? Na ile ono zostało wycenione, ja mu dołożyłem jeszcze. I mimo tego zarobiłeś stówę. Tak, tak. I co ciekawe, znaleźliśmy mu po prostu lokum zastępcze, przeprowadziliśmy go, zapłaciliśmy mu w formie zadatku pół rok, czynsz w wysokości tam pół roku do przodu. Pan był bardzo zadowolony, nic się mu złego nie stało, zrobiliśmy mu przeprowadzkę, przeprowadziłem go, przeszedł suchą stopą, można powiedzieć, przez ten cały proces, gdy mogło to naprawdę finansowo go bardziej zaboleć, bo to... ile mu zostało po sprzedaży mi tego mieszkania, jeszcze jest w stanie sobie kupić kawalerkę i sobie mieć dach nad głową po prostu. To już jest jego wola. Natomiast gdyby był zlicytowany, brakłoby. Brakłoby za tą kwotę, która by mu została, po prostu nie byłby w stanie sobie już kupić nic. Także... Okay. A jak do niego dotarłeś? Jakby, Dotarłem do niego w bardzo prosty sposób. To było dzień czy dwa dni przed licytacją. Dwa dni byłem u pana komornika, mówię, powiedzcie mi coś więcej na ten temat. Pan komornik powiedział, masz tu numer telefonu, tam już wszyscy byli, nikt się nie dogadał. Czyli tak ci dał po prostu tak, numer telefonu? Tak, no, tak. Mówi, masz, dzwoń do niego i tak tam się nie dogadasz, bo tam już wszyscy byli, każdy już tam był. Także to już jest i tak, oni to po prostu traktowali już, jako temat przekreślony. Tak, spalony. Tak, spalony, natomiast zrobiłem to, tak? No i wszyscy zadowoleni. Pan zadowolony, bo jakby długi spłacił. Tak. Komornik dostał pieniądze, ty miałeś mieszkanie, wyremontowałeś. Mało super. Tego, kupujący też kupili takie mieszkanie, jakiego nie mieli na rynku. Nie mogli nigdzie takiego dostać, bo było to też zrobili sobie w taki sposób, że zadatkowali je na etapie remontu. Zrobiliśmy kilka rzeczy pod nich. Dodatkowa wartość dla nich, tak? Także oni już dzisiaj mieszkają na tym mieszkaniu, bo ono sprzedało się 2 tygodnie temu. Biznes Rider. Mateusz, jesteś w tym miejscu już 2 lata i powiedz mi, co się zmieniło w Twoim życiu, bo jeszcze niedawno byłeś ogrodnikiem, kierowcą ciężarówki, a dzisiaj obracasz nieruchomościami, jakby zarabiasz na tym dobre pieniądze. I co się zmieniło? Zmieniło się bardzo wiele. Zaczynając od tego, że zarabiam więcej w Polsce niż za granicą, tak? Co jest ogólnie jest ciężko w to uwierzyć, tak? Że bo przeważnie wyjeżdża się po to, żeby zarabiać tam więcej, a wraca się i się człowiek gasi, tak? Druga rzecz, obcowanie z pieniądzem, tak?
jest mi dane na pewno więcej rzeczy spróbować, gdybym nie wszedł w ten biznes, o których mógłbym sobie marzyć i na tym by się zakończyło. Na przykład tak? co takiego dzisiaj robisz, czego nie robiłeś wcześniej? Wiesz co, zawsze chciałem, ja zawsze lubię gdzieś tam motocykle i zawsze chciałem na przykład wziąć udział w jakimś wyścigu na torze, czy ogólnie pojeździć na torze, nigdy by mnie nie było na to stać, no bo to jest wyjazd na przykład, nie wiem, dwudniowy, gdzie tracisz, gdzie koszt wynosi około 4-5 tysięcy złotych, nie stać by mnie było, żeby robić cały miesiąc po prostu na ciężarówce i później w jeden weekend to po prostu wydać, tak? Prawdopodobnie bym sobie nie mógł na to pozwolić, nowy samochód na przykład, tak? Pewnie też by mi było ciężko wyjechać nowym samochodem z salonu, no i tak. Ten spokój, tak? I ten czas, to jest chyba najważniejsze, że mam naprawdę więcej czasu, tak? Opowiadałeś mi przed nagraniem, jak kupowałeś żonie samochód na urodziny, to było właśnie fajne, że no, pojechałeś do salonu, kupiłeś samochód, wyjechałeś nowym samochodem dla żony, a kiedyś by ci na to nie było stać. Nie byłoby mnie na to stać, tak. Tak. To jest fajne, bo ty jesteś, jakby też Mateusz jest w klubie Poparty Master Club, czyli takim klubie moich najlepszych absolwentów, którzy zarobili po moim warsztacie minimum 500 000, bądź zrobili 10 flipów, albo 1 000 000 złotych, tak? Wtedy jest jakby inne złote członkostwo, czekam aż odbierzesz złoty akt notarialny. Mateusz, tak jakby ile ci jeszcze brakuje? Brakuje mi pół roku. Nie no, myślę, że na następnym zjeździe, być może nie, ale w 2024 na pewno tak. Cztery. No dobra, trzy. Spróbujemy trzy pocisnąć. Tak, bo już zanosi się, że się przekroczyłeś znacznie ponad 500 000 zysku, także dołączyłem się do klubu. I też byliśmy jeszcze niedawno na takim wspólnym wyjeździe Flip Camp, to właśnie dla osób, które są w tym klubie, które tam mamy takie mastermindy, gdzie uczymy się od siebie, rozwijamy. Teraz byliśmy w Turcji, wyjazd no, się trochę przedłużył, bo miało być 7 dni, ale wyszło, że był 10. In plus, tak. No to czasem się dobre rzeczy przedłużają. A powiedz mi, co tam się dowiedziałeś, jakby jakie masz z tego przemyślenia, bo tam byli ludzie, którzy robią tyle co ty, którzy robią więcej od ciebie, którzy są w tym biznesie 4-5 lat, tak, więc jakby co ty się dowiedziałeś tam, jakby jakie wnioski dla siebie wziąłeś z tej Turcji? Na pewno dowiedziałem się o kilku nowych źródłach pozyskania okazji, o których sam nie wiedziałem jeszcze, że można w takim miejscu gdzieś pogrzebać i sobie po prostu coś wyłowić. Dowiedziałem się też, że dobrze na tym zarabiam, bo wiesz, ja nigdy nie płaciłem więcej niż 200 tysięcy za mieszkanie i jak posłuchałem na przykład tego, że stopa moja jest o połowę niższa niż na przykład ktoś, kto kupuje we Wrocławiu, a zarabiam de facto tyle, ile oni, tak? Także dowartościowanie siebie i tego, co robię gdzieś tam w moich okolicach, jest to bardzo kaloryczne. Nawet nie wiedziałem, że tak, aż tak. Dopiero jak porozmawiałem z tamtymi osobami. No i mentalność, tak, że jeżeli oni potrafią zrobić coś więcej, bo są byli tam panowie i panie, którzy zrobili więcej niż ja i tak dalej, że jak oni mogą, to ja też mogę. Także cisnąć. Ale też jak powiedziałeś takie coś wcześniej, że to jest ciekawe, że tam są ludzie, których nie ma u ciebie lokalnie, tak. Prawda? Czyli tak, są otwartymi głowami, które dzielą się wiedzą. Tak? I też pewnie jest u nas w grupie, na takiej zamkniętej grupie tajnej absolwentów. Tam są osoby, które dla siebie nie są konkurencją, które dokładnie. Wspierają siebie, które się wymieniają wiedzą, tak, doświadczeniem i to jest właśnie ciekawe, że ja sam na przykład spotykam ludzi, których nie wiem, 4-5 lat temu wyszkoliłem, oni już zrobili kilkadziesiąt flipów. Na przykład był u mnie w ten weekend ostatnio na warsztatach Rafał, który zrobił 80 flipów. I przyjechał sobie odświeżyć, bo to szkolenie wtedy trwało 2 dni, było trochę inne, ja trochę inaczej je prowadziłem niż dzisiaj je prowadzę. Myślę, że dzisiaj prowadzę lepiej, więcej jest tej wiedzy i ona jest bardziej tak jakby... I przyjechał na to szkolenie po 4 latach, żeby sobie je odświeżyć, tak, mimo tego, że zrobił 80 flipów, tak, więc to jest ciekawe. Tak, nasza grupa to są osoby, każdy z nas jest... zakręcony w pewien sposób, każdy na inny sposób i to, co na pewno mnie cieszy i jest to mega wartością dla mnie, że nie ma tematu tabu. Tu każdy mówi, ile zarabia, tu się nic nie ukrywa, każdy mówi, słuchaj, w czym masz problem, w tym, to tak zrób. To jest moje rozwiązanie, mój pomysł na to, jakbyś to mógł rozwiązać. Tu się wszyscy wspierają. Ja też mam tak, że jak zrobiłem szkolenie pierwsze u ciebie, zrobiłem pierwsze jakieś tam, gdzieś się pokazałem na mieście, zadzwonił telefon i inny absolwent mówi, kiedy zrobiłeś szkolenie u Siwego? Ja mówię, wow, nawet tutaj są, nie? Mówię, o, nawet myślałem, że jestem pierwszy, a okazało się, że byłem trzecim, tak? Ale też wszyscy jakby współpracujemy i nikt sobie nie robi pod górkę. No, to jest jak jedna rodzina, tak? Tu nikt nikomu nie mówi nic na złość, nie robi absolutnie na złość i na pewno można z nich wyciągnąć wiele wartości i też się nauczyłem od nich, na przykład od takich osób, jakby wracając do pytania, co było na kampie,
że wszyscy wszystko mówią, tak? I nie ma żadnych tematów tabu, absolutnie żadnych, tak? Tak, no właśnie wiele osób mówi, a pieniądze lubią ciszę, nie tak, powinno to nagrywać. Dosłownie. Ale tak naprawdę, jeżeli są pieniądze uczciwe, zarabiane, legalnie zarabiane i tak naprawdę nie ma z tego powodu żadnych problemów, no to dlaczego o tym nie mówić, tak? To tak. Jak ktoś ma coś za uszami, to niech nie mówi lepiej, tak? Ale, dokładnie. Ale jeżeli są, wszystko jest transparentne i podatki i legalność, no to dlaczego nie mówić? I już dojeżdżamy do końca, ale mam dla Ciebie takie jeszcze jedno pytanie, o takie ostatnie. Gdzie siebie widzisz za 2, 3, 3, 5 lat? Co byś chciał robić, tak? Gdzie byś chciał być i jakby, gdzie widzisz ten swój biznes? A więc tak, na pewno do 35 roku życia chciałbym nie musieć już robić nic, tak? A ile masz dzisiaj lat w ogóle? 29. Mam jeszcze 6 lat i chciałbym... Chłopie, zrobić... to jest... Dużo, wiesz, tak, to jest jeszcze czas. To sobie, chyba sobie za dużo dałeś tego czasu. Możliwe, natomiast no, chciałbym do 35 roku nie musieć już niczego robić. Następnym krokiem kupić coś hurtowo i deweloperka. Mhm, okay. Tylko wiem, że u mnie w moich okolicach jest to troszkę ciężko, mało intratny temat. Dlatego to sobie zostawiam, zobaczę, co się stanie przez rok, dwa. Natomiast na ten moment na pewno trudniejsze tematy, hurtowe zakupy i za 6 lat wolność. Mhm. Taka na moim poziomie, jaką sobie tam ustaliłem, bo wiadomo, że to jest temat bardzo szeroki, tak? Mhm. Jeden Cię ucieszy z 5000 miesięcznie, a inny, ktoś inny z 20, jeszcze ktoś inny ze 100. Powiesz, że 100, tak? 100 to generalnie na waciki mu nie starcza, tak? Tak, tak, dlatego ja mam tam już gdzieś sobie ustawioną kwotę, do której dążę i mam nadzieję... Tylko pamiętaj, że trzeba ją aktualizować, bo inflacja zjada. Tak, poradzimy sobie z tym. Jest zawyżona lekko. Pewnie. Super. Mateusz, dziękuję Ci w takim razie za ten wywiad, za wystąpienie. Myślę, że on był ciekawy dla osób, które właśnie w szczególności też są w takich w okolicach miejscowości jak twoja, które mają kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i tam też fajny biznes można robić. Także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Piąteczka. Cześć. A jeżeli wy chcielibyście robić tak jak Mateusz, to w linku poniżej możecie sobie zobaczyć szczegóły warsztatów, które ja prowadzę. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.